Witam, Bartku. Zapytałeś się o The Standard. Popatrz. Tutaj jest Jowisz. I tutaj jest Ascendent. Zawsze Ascendent jest pokazany strzałką. Zawsze. I mamy Descendent w tym miejscu. Jaka jest różnica? Różnica jest właściwie żadna. Tylko w tym, że tak, to jest Ascendent, a w tą stronę biorąc jest Descendent. Jeżeli patrzymy z tego punktu, będziemy mieli Descendent. Tylko, czy Ascendent jest ważniejszy czy Descendent? Ascendent jest ważniejszy, bo najtrudniej go wyznaczyć, bo Descendent automatycznie się ustawia. Teraz Ascendent to jestem ja. Ja jako ja. Descendent to jesteście wy. Czyli otoczenie. Jeżeli planeta przechodzi przez Ascendent, uderza we mnie. Przez otoczenie tutaj uderza na moje środowisko, czy środowisko uderza na mnie. I to jest ta podstawowa różnica. Wiesz, to jest coś takiego, jakby to było blisko, czyli tutaj w okularze, gdzieś blisko, czyli makro i tam gdzieś daleko. Przepraszam, mikro, a tutaj makro, odwrotnie. Czyli teraz tak, jeżeli planeta jakaś przechodzi przez Descendent, Descendent robi rewolucję w naszym towarzystwie. Albo my robimy, oczywiście, że tak. To jest bez różnicy, czy to ma wpływ, czy ja mam wpływ na to środowisko, czy środowisko ma wpływ na mnie. Bo to jest bez różnicy. Teraz tak, jeżeli koledzy mnie wykluczają z jakiegoś towarzystwa, znaczy ze swojego środowiska, to dlaczego? Dlatego, że ja się zmieniłem. Albo nie odpowiadam normom. Teraz, jeżeli na przykład w towarzystwie pokaże się, na przykład, ponieważ rozmawiam z tobą jako mężczyzną, ale może być i kobieta, partner czy partnerka, wtedy zaczynam być, tak? I ściągam tą osobę, żeby stworzyć najmniejszą komórkę rodziny. Ale jest to towarzystwo, jest to dwie osoby, które mogą ze sobą korespondować. Jeżeli korespondują, czyli jest to na descendencie. Na ascendencie tego się nie zrobi. Na ascendencie to mogę podwyższyć tylko swoje ja. A co to ja nie mogę? A co to ja nie jestem ja? Tylko ja i nikt więcej. Na descendencie jesteśmy my. Popatrz. Na ascendencie jest zawsze baran, egoista i żołnierz. I przypuśćmy tak zwana energia. Komu tutaj co dołożyć? Albo odwrotnie, jak mnie dołożyć? A na descendencie? Ale pan jest przystojny, no nie? To może pójdziemy na kawę. Chętnie. Albo nie daj, panie, ten marsz weselny, który nas poprowadzi gdzieś tam w szarą sferę małżeństwa i egoizmu. Chyba ci to starczy. Wiesz, tam jest partnerstwo, waga. Najgorsze, co może być w całym zodiaku. Jak jesteś nieprzygotowany do wagi, do descendentu, to wiesz, co się może stać. Zawali cię świat, bo potem planety idą na górę, na szczyt, tam do korony. Do medium celi. A medium celi pokaże ci świat z góry. Ciężko jest wejść na szczyt sławy, ale jeszcze cię łatwiej jest z niego zjechać.
i Descendant jest tą trampoliną, z której tak wszyscy marzą. Ale czasami dostają tylko klap i są malutcy. No nic, czasami i na głowę jakiś naleśnik spod krowy spada i uważamy, że mamy wtedy bujniejsze włosy. No cóż. Ale jak tylko się wysuszy, to i w odpowiedni sposób, to można rozpalić ognisko i się ogrzać. Jak kiedyś w dawnych czasach zbieraliśmy z przyjaciółmi na łęga. I piekło się w tym kartofle. Więc już wiesz, do czego Descendant należy. Jak masz krowę, to na początku masz otworek, a potem masz taki też otworek, z którego coś wylatuje. Ale jak dobrze się przygotujesz, to się możesz tam ogrzać i stworzyć przemiłą atmosferę, mimo że jest to. Zresztą, co tu ukrywać? 70% Indii z tego żyje. Trzymaj się. Chyba ci wytłumaczyłem po prostu doskonale. Nie wiem, no zobaczymy, odpowiesz. A ci, którzy będą podglądać, będą się śmiać. No, ale taka jest prawda. Jak z papryczką chili. Na początku tu szczypie, ale jak wychodzi, też piecze. Do zobaczenia. A propos, papryka jest spod barana. Oczywiście, bo jeszcze rumo. Do zobaczenia. Czyli. Cześć.